Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, rozpoczynamy informację dnia. Bez szampana, ale za to z tabletem, bez tańców, ale za to z rozmowami. Tak posłowie Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej planują spędzić tegorocznego Sylwestra na sali plenarnej. Totalna opozycja nie zamierza zakończyć okupacji obrad i po raz kolejny zapowiada zaostrzenie protestu 11 stycznia, czyli w dniu rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu. Wczoraj minął drugi tydzień, odkąd posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej rozpoczęli okupację sali plenarnej. Zamierzają tam pozostać także przez najbliższe dni. Będziemy Sylwestra bez szampana. Ale za to z książką i tabletem przynajmniej niektórzy. Ja mam akurat dyżur w Sejmie, od 10 wieczorem do 6 rano jestem na sali sejmowej. W związku z tym spędzę tak jak każdy dyżur w Sejmie. Będę coś czytać, może będę coś oglądać na tablecie, będę rozmawiać z tymi, którzy są na sali. Posłowie opozycji planują pozostać w sali plenarnej do 11 stycznia do rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu. Tego dnia zamierzają nadal blokować mównicę. Uważają, że marszałek powinien ponownie poddać pod głosowanie ustawę budżetową, którą 16 grudnia przyjęto na sali kolumnowej. Jeżeli 15 stycznia marszałek Sejmu rozpocznie 34 posiedzenie Sejmu, jakby nigdy nic i będą mówić, Polacy, nic się nie stało, no to z naszej zgody na to nie będzie. Będziemy stanowczo protestować w różnych formach. Budżet został już uchwalony, a opozycja powinna przystąpić do normalnej pracy, podkreślają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Trudno mi uwierzyć w to, że nadal będzie trwała po raz pierwszy w historii III RP blokada fotela marszałka. Część opozycji, która nie uczestniczy w proteście w sali plenarnej, proponuje wspólne rozmowy wszystkich liderów ugrupowań sejmowych. Taki pomysł zgłosiło PSL. To jest coś, co wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom PiS-u, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość cały czas podkreśla, żeby opozycja składała konstruktywne propozycje. Paraliż prac Sejmu to kolejna próba zablokowania zmian, jakie dokonuje Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja powoli staje się zakładnikiem własnego radykalizmu. Obstrukcja w życiu publicznym, blokowanie Sejmu, manifestacje ramię w ramię z Komitetem Obrony Demokracji. W 2016 roku opozycja poniosła wiele porażek. Blokowanie zmian, jakie wprowadzało Prawo i Sprawiedliwość, miało odbywać się na różnych płaszczyznach. Pierwszym orężem do walki z PiS-em był Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego. Były także próby zablokowania zmian przez nacisk międzynarodowy, przede wszystkim instytucje Unii Europejskiej i wreszcie próby wyprowadzenia ludzi na ulicę. Poparcie jednak dla tzw. obrońców demokracji okazało się zbyt małe. Teraz przyszedł czas na blokadę Sejmu. Przybiera ono jednak dość groteskową formę, przyznaje politolog dr Aleksander Kozicki. Natomiast jest jeden bardzo niepokojący i groźny sygnał. To był apel o nieposłuszeństwo adresowany do wojska i organów bezpieczeństwa. Takie apele kierowane przez opozycję potwierdzają tylko fakt, iż jest to opozycja niemerytoryczna, a tak naprawdę opozycja antypaństwowa. I to są poważne zarzuty, których gdy państwo byłoby silne, oparłyby się dzisiaj już o organy ścigania. W całej sprawie potrzebny jest dialog. Pytanie, czy totalna opozycja jest w stanie rozmawiać o wyjściu z tego politycznego pata. Groźby, obelgi i wulgaryzmy, między innymi takie wpisy, otrzymał na portalu społecznościowym Facebook wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło już do odpowiednich służb. Idziemy po pana, nie przeżyjesz. Tego typu określenia wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki otrzymał przed świętami Bożego Narodzenia na portalu społecznościowym Facebook. Mamy bardzo poważny wylew języka nienawiści, języka agresji, języka pogardy dla władzy, dla partii dzisiaj rządzącej, wcześniej była partią opozycyjną, czyli dla Prawa i Sprawiedliwości, i przyzwolenia ogromnej części mediów, publicystów, uczestników życia publicznego, bo także chodzi o aktorów, dziennikarzy, piosenkarzy, etc., którzy pozwalają z ogromną pogardą i wręcz taką agresją słowną odnosić się do obecnej władzy. I są tego efekty. Jak mówi wiceszef MON, groźby, które znalazły się na jego facebookowym koncie, to efekt tego, co działo się w polskim parlamencie. I to był właśnie sygnał, co najchętniej
zwykli ludzie, niezwykli, bo to są, bardzo jasno trzeba powiedzieć, osoby związane z opozycją, chociażby z KODem, bo wystarczy wejść na profile tych osób, żeby jasno zobaczyć, z kim się utożsamiają, jakie poglądy panie głoszą. Pośle, bo cała sprawa została już skierowana do odpowiednich instytucji, w tym do Służby Kontrwywiadu Wojskowego i do Żandarmerii Wojskowej. Jeżeli opozycja nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi, bo widać, że dąży do takiej próby rozlewu krwi i wymierzenia sprawiedliwości na swój sposób rozumianej, to oby nigdy nie doszło, ale może dojść do różnego rodzaju dramatów. Do takiego dramatu 6 lat temu doszło w biurze PiS-u w Łodzi. W akcie nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości został zamordowany Marek Rosiak, asystent europosła Janusza Wojciechowskiego. Już od września czekają nas zmiany w szkołach. Nie chodzi tylko o nową podstawę programową, ale również o budowę infrastruktury internetowej w szkołach oraz dodatkowe szkolenia dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej od początku roku szkolnego w prawie 1600 szkół prowadzi pilotaż, którego celem jest analiza możliwości wprowadzenia do placówek programowania w formie innowacji pedagogicznej. Jest to jeden z elementów nowej podstawy programowej. Podstawa programowa 1.3 będzie podstawą nowoczesną, gdzie nie tylko będziemy czytać, ale również będą podstawy programowania i podstawy gry w szachy, bo to jest wzmocnienie matematyki. Przypominam, mamy alarm matematyczny w systemie edukacji, aż po liceum ogólnokształcące. Do nowej siatki godzin wprowadzone zostaną dodatkowe godziny informatyki. Pojawiło się o 70 godzin więcej informatyki w ramowych planach nauczania. Wcześniej było to 210, teraz jest to 280. W szkołach ma pojawić się również szerokopasmowy internet. Jak podkreśla minister cyfryzacji Anna Streżyńska, system edukacji musi współpracować z biznesem. System musi działać tak, żeby współpraca biznesu z nauką już w trakcie procesu edukacyjnego przekierowywała, przechwytywała tych młodych, zdolnych ludzi do odpowiednio innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Obecnie problem polega na tym, że młodzi, zdolni ludzie wyjeżdżają za granicę i tam jako wykwalifikowani specjaliści tworzą produkty, które później my kupujemy od innych państw. Plany Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej mają za zadanie zapobiegać takim sytuacjom. Resort Cyfryzacji zarezerwował ponad 500 milionów złotych z unijnego programu Polska Cyfrowa na budowę infrastruktury dostępu do internetu dla szkół. Kolejne 124 miliony złotych trafi na szkolenia dla nauczycieli i dzieci z klas 1-3 na nauki programowania. Tylko jedna porażka w 14 meczach, ćwierćfinał Mistrzostw Europy i prowadzenie w grupie eliminacji Mundialu. To był udany rok piłkarskiej reprezentacji Polski. Jedynej porażki biało-czerwoni doznali w towarzyskim meczu z Holandią 1-2 przed Euro 2016. Łączny bilans drużyny trenera Adama Nawałki, która między innymi dotarła do ćwierćfinału Mistrzostw Europy i prowadzi w grupie po 4 seriach spotkań w kwalifikacjach Mistrzostw Świata, uzupełnia 7 zwycięstw i 6 remisów. Jako remisy traktowane są pojedynki w Mistrzostwach Europy w 1/8 finału ze Szwajcarią i ćwierćfinale z Portugalią, do których rozstrzygnięcia niezbędne były rzuty karne. Bilans bramek biało-czerwonych w 2016 roku to 20-10. Najskuteczniejszy okazał się Robert Lewandowski, który zdobył 8 goli. We wszystkich 14 spotkaniach wystąpił tylko Jakub Błaszczykowski. Po 13 zanotowali Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki. Łącznie selekcjoner dał szansę 32 zawodnikom. Co nas czeka w relacjach NATO USA po objęciu władzy przez Donalda Trumpa? Szef NATO Jens Stoltenberg zapewnia, że USA nie przestaną popierać polityki NATO. Szef NATO Jens Stoltenberg oświadczył w wywiadzie dla agencji DPA, że Stany Zjednoczone po objęciu władzy przez Donalda Trumpa nie przestaną popierać polityki sojuszu i nie przestaną wzmacniać swej obecności wojskowej w Europie Wschodniej. Sekretarz generalny NATO przypomniał także, że sojusz wzmocnił swą obecność wojskową w Polsce i krajach bałtyckich. Zdaniem szefa NATO nie ma ryzyka, że sojusz będzie musiał wstrzymać swoje działania w Europie Wschodniej. Zapewnienia te sekretarz NATO opiera na informacjach pochodzących z rozmowy telefonicznej, jaką przeprowadził z prezydentem elektem. Stoltenberg przypomniał też, że amerykański kongres zdążył już 4-krotnie zwiększyć budżet na obecność wojskową Stanów Zjednoczonych w Europie. Zapytany, dlaczego NATO pozwoliłoby w 2016 roku
konflikt w Syrii zaostrzył się z korzyścią dla tamtejszego reżimu. Jens Stoltenberg odparł, że sojusznicy przeanalizowali sytuację w Syrii i doszli do wniosku, że interwencja militarna mogłaby tę sytuację jeszcze pogorszyć. Sekretarz generalny NATO wskazał też, że w przypadku Syrii sojusz nie dysponuje mandatem ONZ z uwagi na blokowanie przez Rosję postanowień Rady Bezpieczeństwa. Przywódca komunistycznej Korei Północnej Kim Jong-un w ciągu ostatnich 5 lat nakazał wykonanie ponad 340 egzekucji. Takie informacje przekazuje think tank z Korei Południowej. Według dokumentu opracowanego przez Południowo-Koreański Instytut Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, Kim Jong-un w ciągu ostatnich 5 lat nakazał wykonanie ponad 340 egzekucji, w tym stracenie około 140 wysokiej rangi przedstawicieli rządzącej Partii Pracy Korei oraz armii. Każda władza totalitarna, tego typu jaką jest współczesna władza w Korei Północnej, opiera się przede wszystkim na strachu nie tylko obywateli, ale także tych, którzy tworzą trzon, kościec władzy, czyli wojskowych i partii komunistycznej, i opiera się na wymuszaniu bezwzględnego posłuszeństwa właśnie wśród tych, którzy stanowią bezpośrednie otoczenie władcy. Komentuje doniesienia politolog profesor Grzegorz Rdzanek i przypomina, że takie reżimy jak ten w Korei Północnej niestety posuwają się do egzekucji. Każdy rządzący Koreą Północną owładnięty jest strachem, przekonany jest o tym, że wszyscy wokół dybią, czają na jego życie, chcą przejąć od niego władzę. W związku z czym trochę dość tradycyjny dla państw totalitarnych sposób od czasu do czasu w Korei Północnej dochodzi do eliminowania części generalicji, części wysokich oficerów, także części dygnitarzy politycznych. Tym samym władza wysyła sygnał, że nikt nie może czuć się bezpiecznie. Karząca ręka wodza może ich w każdej chwili dosięgnąć. Kim Jong-un przejął władzę w Korei Północnej w grudniu 2011 roku. A już za chwilę prognoza pogody, kolejne wydanie informacji dnia. W samo południe czekam na Państwa. Do zobaczenia. Magdalena Rząd, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Ostatni dzień roku zapowiada się słonecznie, tylko na północy więcej chmur i może popadać z niej deszcz lub mżawka. Niestety będzie chłodno, od zera w Białymstoku do 3 stopni w Gdańsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, ciśnienie nadal będzie spadać i wyniesie około 1029 hektopaskali. A już teraz zapraszam na przegląd regionów.